Bardzo mi miło powitać wszystkich i powitać niezwykle, z niezwykłej okazji, bo 40-lecia istnienia zespołu Sądeczoki. Cieszę się, że tu razem ze mną są niezwykli też goście. Jest obecnie prowadząca kierownik zespołu pani Barbara Sławecka. No i jest niezwykły człowiek, który był u samych początków, zarania zespołu Sądeczoki, pan Jurek Grzyczyński. Przyjechał do nas, przyleciał z daleka, obecnie mieszka na stałe na Florydzie, ale cieszę się bardzo, że jest z nami zawsze, kiedy są ważne chwile dla zespołu Sądeczoki. Niestety nie mógłby z nami być pan Jurek Gutowski, którego też zapraszaliśmy na dzisiejsze spotkanie, bo razem z panem Jurkiem kładli podwaliny, można powiedzieć, i oni to byli takimi ojcami, do których dołączyła zaraz pani Barbara Sławecka, potem niedługo. No i ja też miałam, drodzy państwo, taki epizod wcale niemały, bo 10-letni z zespołem Sądeczoki, gdzie prowadziłam grupy młodzieżowe i taka młodzież tutaj wspaniała koło mnie też jest, żeby opowiedzieć o tym, jak to się w zespole Sądeczoki tańczy, śpiewa i jak się występuje na scenie. Kochani, minęło 40 lat, to bardzo piękny, ogromny, długi okres i myślę, że zaczynając od tych początków, poprosimy pana Jurka o to, żeby coś nam opowiedział. Pewnie pani Basia powie nam, jak to dzisiaj się ze zespołem pracuje, ilu jest członków zespołu, ilu jest tańczących, śpiewających, a ja tylko dodam od siebie, że zespół jest naprawdę wielką ozdobą Pałacu Młodzieży. Jest niezwykłym takim kołem, zespołem, który na terenie naszej placówki pracuje. I bardzo się cieszę, że tutaj staraniem pana prezydenta trwa remont pałacu i teraz w prezencie na 40-lecie Sądeczoki dostaną nową, powiększoną, wspaniale odremontowaną salę regionalną, gdzie będą mogły naprawdę ćwiczyć takie już prawie, że dorosłe osoby, bo mamy zespół, który w zasadzie zaczynają dzieci 4-5-letnie, a kończą już rzeczywiście maturzyści, licealiści, a więc prawie czasami trafi się 19-latek wśród naszych członków zespołu również. I za te wszystkie lata tutaj to takie miejsce, żeby podziękować wszystkim, którzy tworzyli ten zespół i dziś możemy się cieszyć jego pięknem, nie tylko Pałac Młodzieży jako placówka, w której ten zespół pracuje, ale myślę, że także miasto Nowy Sącz może być dumne, że ma takiego mecenata kultury, tak, panie Jurku? Tak, absolutnie. Zgadzam się. No proszę państwa, jestem wzruszony, bo nie każdemu się w życiu tak ułoży, żeby to, co zaczął 40 lat temu, żeby się tak pięknie rozwinęło, żeby tak pięknie działało i żeby wzruszało tak wielkie rzesze ludzi, tak w Polsce, jak i za granicą. My zaczynaliśmy w innej epoce. Było bardzo trudno. Wyczynem było zdobycie sznurówek do butów, już nie mówiąc o innych rzeczach. I musieliśmy pokonywać wiele trudności, żeby zespół mógł zaistnieć, żeby mógł pokazać się na zewnątrz. Ja tutaj przytoczę, pani dyrektor wspominałem, moment, który zadecydował o tym, że zespół stał się znany w środowisku nie tylko z nowosądeckim, ale i na terenie Polski. To był rok chyba 82. Też był remont w Młodzieżowym Domu Kultury. Wtedy tak ta placówka się nazywała. My prowadziliśmy zajęcia w różnych miejscach. Zespół Sądeczoki pracował wtedy w Domu Kultury Kolejarza, tak nazywał się dom. Teraz MOKU, tak? Tak, Miejski Ośrodek Kultury. I byliśmy zespołem takim znanym tutaj w środowisku, raczkującym na terenie Nowego Sącza. Chcieliśmy wypłynąć na szersze wody, żeby się pokazać, co potrafimy. I pewnego dnia po próbie poprosił mnie dyrektor Domu Kultury Kolejarza, pan Ropek, do siebie i
powiedział, że dostał zaproszenie na ogólnopolski festiwal dziecięcych zespołów regionalnych, ale kolejowych. Ponieważ pracowaliśmy w Domu Kultury Kolejarza, łatwo mu było z nami się porozumieć i po niedługim namyśle podjęliśmy rozmowy na ten temat, tylko był jeden problem. Nasza pani dyrektor nie bardzo chciała, żebyśmy gdzieś pokazali się szerzej. Chciała, żebyśmy byli tylko zespołem na potrzeby placówki. I podjęliśmy współpracę z panem dyrektorem Robkiem. Obiecał, że nam załatwi wagon socjalny. Festiwal odbywał się w Szczecinie, na drugim końcu Polski. Wysłał mnie pan Robek najpierw na spotkanie instruktorów biorących udział w tym festiwalu. Ja przyjechałem taki troszkę wystraszony, bo tam byli wielcy choreografowie wspaniałych, znanych zespołów dziecięcych polskich, działających w resorcie kolei. No, wróciłem do Nowego Sącza i w nocy wynieśliśmy stroje, tak żeby pani dyrektor nie wiedziała, bo na pewno by się nie zgodziła. W nocy wynieśliśmy stroje do pociągu. Pojechaliśmy do Szczecina. Była wspaniała podróż wagonem sypialnym. Dla wielu dzieci była to atrakcja duża. No i festiwal odbywał się w takim dużym domu kultury. Na widowni były same zespoły. Tych zespołów było kilkanaście. I my tacy wystraszeni pierwszy raz na takiej imprezie zrobiliśmy rozgrzewkę. Występowały zespoły po kolei. Wystąpiliśmy ze swoim programem. Wtedy prezentowaliśmy program Lachów Sądeckich w pięknych naszych strojach. No i jak na każdym festiwalu, każdy odtańczył swoje, prawda, siedzimy na widowni, jest ogłoszenie wyników. Tak myślałem, może jakieś tam piąte, szóste miejsce zdobędziemy, prawda. No i jest ogłoszenie wyników i konferencjer przedstawia kolejność zespołów od czwartego miejsca. Jakiś tam zespół, już nie pamiętam, trzecie miejsce, znowuż nie my, drugie miejsce, znowuż nie my. No to ja sobie tak głębiej siadłem w fotelu, sobie myślę, no to fajny wyjazd był do Szczecina. Pierwsze miejsce też nie my, też byłem pewien, że żadnych laurów nie zdobędziemy. I Grand Prix festiwalu zdobyliśmy. Wtedy była wielka radość i wracając, pamiętam, ze Szczecina, na każdej stacji, gdzie zatrzymywał się pociąg, to kapela wychodziła, graliśmy, śpiewaliśmy. Także przyjechaliśmy w nocy do Nowego Sącza i znowuż po cichutku z wagonu do młodzieżowego domu zanieśliśmy stroje, żeby nikt nie wiedział, że myśmy byli w Szczecinie. No i raptem gdzieś chyba za dwa dni pani dyrektor przychodzi do pracy z gazetą w ręku i mówi, co to, i tutaj padło niecenzuralne słowo, co to jest. A tam w gazecie na pierwszej stronie nasze zdjęcie i napis, że Dziecięcy Zespół Regionalny Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Kolejarza zdobył Grand Prix Festiwalu w Szczecinie na wielkim festiwalu i tak dalej, cały artykuł na ten temat. I pani dyrektor, kto wam pozwolił? Ja odpowiedziałem, że nikt nam nie pozwalał, sami pojechaliśmy. I tylko zapytałem, czy pani dyrektor by nam pozwoliła. No i tutaj brakło odpowiedzi. Ale efektem tego, bo to nie koniec, w jury tego festiwalu była pani Janicz, pamiętam, z Ministerstwa Oświaty, tak się to nazywało wtedy, i zobaczyła nasz zespół, pogratulowała nam
poziomu i osiągnięć tego sukcesu i za jakieś 2 miesiące delegowała nas na międzynarodowy festiwal do Jugosławii, do Belgradu, na festiwal Radość Europy. Tam poznaliśmy kolejne zespoły, zespół z Włoch, zespół ze Słowacji, tam było wiele różnych zespołów z różnych stron Europy. Nawiązaliśmy kontakty i znowuż kolejnym wyjazdem naszego zespołu był właśnie wyjazd do Włoch na zaproszenie zespołu właśnie, które poznaliśmy w Belgradzie. I tak ruszyło i zespół stał się znanym w środowisku zespołem, który już reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach. Ranga tego zespołu naprawdę wzrosła i no i tak to się zaczęło. Myślę, że gdybyśmy nie postąpili w ten sposób, wbrew prawu, że tak powiem, to bylibyśmy zespołem, o którym by już chyba teraz zapomniano. A tak to dzięki temu, że zespół miał pewną renomę, ruszyło to do przodu i później dorobiliśmy się własnego autokaru i tak dalej, i tak dalej. To też ciekawa historia, jak to się stało. No, tak, tym autokarem to już ja pracując pamiętam najdłuższą podróż chyba, Jurku, bo myśmy się tak akurat wymienili, tak. Bo to nie ja byłam tą panią dyrektor. Tak. W żartach przypominam dzisiaj, rzeczywiście kibicuję każdemu wyjazdowi sądeczoków, chociaż jest je coraz trudniej załatwić, taka jest prawda, mamy czas taki nieciekawy, ale najdłuższa podróż tym autokarem naszym i karusem słynnym, słuchajcie Państwo, to była Majorka, Basiu, prawda? To Jurka już z nami nie było, ale był z nami Jurek Gutowski i słuchajcie, to było 3 dni drogi, nie było jeszcze tachografów, nie było różnych GPS-ów, tachografów. Spało się po prostu na Kalimacie w rowie, to był najlepszy hotel pod gwiazdami i jechało się, tak, słuchajcie, 3 dni. To były przygody i to były podróże. No ja chcę dodać, że spełniły się wtedy moje dziecięce marzenia o podróżach zagranicznych, bo to był inny okres. Dostać paszport to była przepustka na ten wyjazd. Wielka sprawa. Ja pasąc krowy do 14 roku życia, bo tak się złożyło, marzyłem, żeby pooglądać świat, żeby coś więcej zobaczyć niż... No i się spełniło. No, dzisiaj zobaczyłeś chyba najwięcej z nas wszystkich. Tak, tak, i to jest wspaniale, ale ciągle te podróże sądeczoków na szczęście trwają. Gdzieś tam się udaje, być może, że uda się też w tym roku gdzieś tam wyjechać. Myślę, że Basia troszkę bliżej powiesz o tym, jak to jest na dzisiejszy dzień z tymi naszymi sądeczokami wspólnymi. Jak to wygląda już jako kierownik zespołu. Ja mogę tylko powiedzieć jako dyrektor, że rzeczywiście cieszymy się każdym takim wyjazdem, bo to jest to, co ty wspomniałeś, bardzo ważna rzecz. Wyjeżdżając nawiązuje się kontakty, współpracę i wiele takich festiwali właśnie pamiętam, na których byliśmy jeszcze wspólnie, bo tak jak mówię, jak przyszłam jako instruktor, myśmy się z Jurkiem wyminęli, w zasadzie ty odchodziłeś z pałacu, ja przyszłam pracować do pałacu i potem przy zespole przez pana Gutowskiego zostałam po 2 latach jako choreograf też zatrudniona, bo w ogóle jestem po choreografii i wtedy ta przygoda trwała 10 lat, aż wdrożyłam się w dyrektorstwo i z czegoś trzeba było zrezygnować. Tak. I niestety nie dało się tych 2 rzeczy pogodzić, chcąc robić obydwie dobrze. I Basia wtedy została już u steru zespołu i myślę, że teraz nam troszkę opowie, co się działo potem. Dzisiejszy zespół Regionalny Sądeczoki to jest 6 grup tańczących i mamy jeszcze w zapasie takie 2 grupy małe, takie dzieciaczki w wieku 4-5 lat, które przygotowują się do roli tancerzy, do roli śpiewaków, do roli też i muzyków, bo muszę nadmienić, że taką niespodzianką może jest to, że tancerze zostają bardzo często i muzykami, bo
Przy zespole działa również kapela. Mamy obecnie trzy składy kapeli, taką malutką, dziecięcą, średnią, no i najstarszą taką, która no chyba najwięcej potrafi zagrać. To są już lata pracy ich z nauczycielami poszczególnymi. I tu muszę powiedzieć, że kapelę w tym momencie prowadzi pan Krzysztof Repetowski, ale chciałabym wspomnieć o byłym kapelmistrzu, który przez 25 lat działał tutaj wspólnie z nami. Dzięki temu panu, to jest to pan Jan Zygmunt, dzięki panu Jasiowi nagraliśmy 4 płyty CD. No i myślę, że kto słyszał tą muzykę i te opracowania muzyczne pana Jana, naprawdę podobają się i to jest bardzo wartościowa rzecz, która jest w naszych tutaj zbiorach. Poszczególni instrumentaliści są przygotowywani przez naszych nauczycieli i tak na skrzypcach uczy grać pani Gabrysia Stanny i pani Agnieszka Gawlik. Na trąbce pan Arek Lipień. A na klarnecie pan Krzysztof Repetowski, a zarazem i teraźniejszy szef kapeli. Działają oprócz właśnie tych grup instrumentalnych, działają grupy taneczne. I tak jak już wspomniałam, jest 6 grup tanecznych, gdzie jedną z grup, tą najstarszą, prowadzę ja. Przejęłam chyba po pani dyrektor te wszystkie młodzieżówki, bo tak prawdę mówiąc, najpierw prowadziłam dzieci od najmłodszych do praktycznie 8 klasa, bo 8 klasa, później się to zrobiło w gimnazjum, prawda? Teraz znowu jest 8 klasa i tak to jest. Przechodziły, jak już były w liceum, przechodziły do grup młodzieżowych i to były najstarsze grupy. Średnią grupę prowadzi pani Marlena Bulanda. Ona ma pod swoją opieką średnią, młodszą i jeszcze taką małą grupkę. Pani Małgorzata Kądziołka, która ma 2 grupy taneczne i pod swoją opieką grupy przygotowawcze. Praktycznie teraz tak wygląda nasz skład osobowy. Akompaniuje nam pani Joanna Chowaniec, od czasu do czasu też pan Krzysztof Repetowski. I chcę jeszcze nadmienić, że pani Asia prowadzi grupy śpiewacze. Grupy śpiewacze to są takie grupy do 8 osób, które prezentują nasze tutaj lachowskie melodie, ale nie, tak muszę powiedzieć, że niekoniecznie tylko trzymamy się tylko w tym regionie. Poznajemy też inne regiony i myślę, że to jest bardzo ciekawe i rozwijające dla tej młodzieży. No. Co jeszcze? Ja mam pytanie, jeżeli można. Co będzie na tym koncercie? Jaki repertuar, co usłyszymy, jak on będzie wyglądał i ile osób weźmie udział? Już. Na pewno będą to tańce tutaj nasze rodzime, czyli Lachów Sądeckich. Tak samo będą Lachy Szczyżyckie, Lachy Limanowskie, gdzie będziemy widzieć różnice, jakie są pomiędzy tymi tańcami, a co łączy te tańce, prawda? Bo Lachy, tutaj nazwa Lachy i tutaj nazwa Lachy, ale będzie się na pewno to różniło troszeczkę i muzyczką, i troszeczkę i krokiem, no i przede wszystkim strojem. Będą nowości, takie jak Kujaw jak z Oberkiem. Najpierw jak 5 lat temu, jak był jubileusz, był Kujawiak z Oberkiem, ale choreografia była zrobiona na jedną parę. Teraz będzie 6 par, więc troszeczkę poszerzony, więc ten układ będzie inaczej wyglądał. Następnie tańce lubelskie, tańce rzeszowskie, każdy kostium inny, kolorowy, barwny. Także myślę, że będzie można mile spędzić ten czas i oglądnąć nasz jubileusz. Podczas jubileuszu na scenie będzie około 150 osób. A liczyła pani kiedyś ile przez te 40 lat zespołu? Liczyłam, jak było 25 lat, to było 600.
więcej. Ponad tysiąc osób, jak było 25. Teraz mamy już troszeczkę więcej, więc pomnóżmy to. No, dwa nie, tak. Ale, no. Ale myślę, że to około 3 tysięcy. Będzie około 2-3 tysięcy, no 2,5-3 tysiące, na pewno. Nie chodziło o podróże, aha! Myślałam, że osób. Gdzie zespół podróżował, gdzie koncert? Na pewno ostatni nasz wyjazd, który był, to był wspólny wyjazd z zespołem Promyczki Dobra. Był to wyjazd do Włoch i do Francji. Przepiękny wyjazd, zwiedziliśmy bardzo, bardzo dużo. Zespół się bardzo podobał i tu mama... W ogóle to jest dobre połączenie. To jest świetne połączenie zespołów. Takie, tak, zespołów, bo troszeczkę takiej ludowizny możemy pokazać i tych pięknych strojów za granicą. A zespół Promyczki troszeczkę inną formę reprezentuje i tutaj możemy się pochwalić, jaka jest różnorodność u nas w placówce i co możemy pokazać. A my z panią Basią dalej współpracujemy, tak. Bodaj jeździmy razem. Tak jest. Muszę powiedzieć, że tutaj mam dwie swoje tancerki z najstarszej grupy, które były na tym ostatnim wyjeździe i na pewno mogłyby troszeczkę powiedzieć. Bardzo może jeszcze tak na wspomnienia mnie weźmie i... Bardzo wspominamy wszystkie wyjazdy, które były związane z Janem Pawłem II. Przede wszystkim rok 83, kiedy zespół był w Castel Gandolfo. Tak. Tam nas Ojciec Święty przyjął. Następny wyjazd już był na placu Świętego Piotra, tak. Świętego Piotra i tam osobno zostaliśmy do takiego ogrodu za Watykanem zaproszeni i tam chyba 3 zespoły albo 4 były, które Jan Paweł II przyjął. Było to tak wzruszające, że wszyscy żeśmy płakali, jak powiem przysłowowo bobry dosłownie i tak spłakani żeśmy wyszli. Było to duże przeżycie. Później te wyjazdy jeszcze się pojawiły rok 2000. 2000, gdzie byliśmy z Promyczkami, gdzie mieliśmy też piękny program i też papież nas tam przyjął. Zatrzymał się pan. Tak, zatrzymał się. Słuchajcie, tak. Że wsiadał już do swojego tego papamobile i usłyszał, jak zaczęliśmy grać, śpiewać, zatrzymał się, wysiadł po to, żeby zespoł obejrzeć. Tak. No mieliśmy też takie szczęście, że tam właśnie na Watykanie podczas tego spotkania każdy zespół mógł się zaprezentować i nasza kapela wyszła z grupą śpiewaczą i zaczęli śpiewać, właściwie to nawet cały zespół tam był, zaczęli śpiewać i mieli zaśpiewać tylko jeden kawałek, no ale zaśpiewali jeden tam brawa na tym, no to jeszcze straż nas chciała stamtąd już zdjąć, ale nie. Ojciec Święty wtedy pamiętał, siedział na tym swoim krześle, tym tronie takim i tylko pokazał tak, że nie, będzie słuchał. I to było no piękne, no naprawdę piękne. Proszę Państwa, chciałem dodać kilka zdań do tego, co już powiedziałem. Nie udałoby się nam stworzyć na początku tak znanego już wtedy zespołu, gdybyśmy nie współpracowali z wieloma osobami. Ja muszę przyznać, że wiele zawdzięczamy pani Zofii Patyk, która była pierwszym choreografem, która pracowała z naszą grupą. Oczywiście muszę tutaj chylę głowę przed moim współpracownikiem Jurkiem Gutowskim, którego dzisiaj nie ma. Jego zaangażowanie, jego pasja, jego upór czasami i oddanie zespołowi pozwoliły na to, że zespół mógł się rozwijać w tych trudnych wtedy czasach, że mogliśmy wyjechać za granicę, bo przyznam Państwu, żeby dostać paszporty był problem. Żeby załatwić dewizy na wyjazd na paliwo, to był też problem. Żeby po prostu zaistnieć później w trakcie festiwalu, to by wszystko wymagało wiele czasu i zachodu. Jurek wiele nocy spędzał w Warszawie, w ambasadach, załatwiając wizy.
załatwiając wiele różnych spraw. Także tutaj muszę przyznać raz jeszcze i złożyć podziękowania właśnie dla tych wszystkich osób, które współpracowały ze mną na początku i które poświęciły wiele własnego czasu, wiele inwencji. Tu chciałbym wspomnieć też panią Lidię Michalikową, która też udzielała nam rad, bo byliśmy młodzi wtedy, uczyliśmy się wielu rzeczy, nie wiedzieliśmy, także to byli wspaniali ludzie i wielu z tych osób już nie ma między nami i należy ich wspomnieć i podziękować. Dziękuję. Drodzy Państwo, więc tu zostało wspomniane przez panią Basię, że tych programów tanecznych już w repertuarze zespołu jest bardzo dużo. Nie tylko tu lachowskie nasze, ale także z innych regionów Polski. No i oczywiście każdemu regionowi towarzyszą piękne stroje, których mamy już w tej chwili bardzo dużo i o które dba od samego początku pani Halinka Olesiak, też wspaniała osoba. Zatrudnieni z panem Gutowskim. O, proszę bardzo, czyli to jeszcze panowie Jurek and Jurek zatrudniali, tak, bo taka zbieżność imion u założycieli zespołu i pani Halinka rzeczywiście do dzisiaj wspaniale pracuje w Pałacu Młodzieży, dbając w tej chwili o garderobę zarówno sądeczoków, jak i promyczków, a pomaga już jej w tej chwili też pani Ewa i tutaj mamy dwie panie z tym, że tą osobą, która rzeczywiście pamięta pierwsze kostiumy, sam początek, która potrafi też te stroje pięknie naprawiać i pięknie przygotowywać do koncertów, to jest pani właśnie Halinka Olesiak, a przez wiele, wiele lat pracował w Pałacu Młodzieży jej mąż, tak, pan Jan kierowcą. Olesiak, który był kierowcą i znał wszystkie szlaki, słuchajcie, i wszystkie podróże sądeczoków w zasadzie odbywały się z nim. I właśnie o tych podróżach pewnie dziewczyny nam, nie tych dawnych, ale tych ostatnich, myślę, że teraz opowiedzą najładniej. No to jasno mogę określić, że te wszystkie wyjazdy, na których byłam, są moim najlepszym wspomnieniem, jakie tylko mogłam mieć, ponieważ też poznajemy podczas takich pobytów, poznajemy wielu innych ludzi, inne kultury i też przede wszystkim poznajemy też tak troszeczkę innego języka. I takim moim najlepszym już wspomnianym wyjazdem był wyjazd do Włoszech i Francji z zespołem Promyszki. Zwiedziliśmy wiele przepięknych miejsc. Przy okazji też zwiedziliśmy Watykan i wiele też innych miast włoskich oraz Francję. W Nicei byliśmy, ale przede wszystkim w Watykanie mogliśmy spotkać i zobaczyć obecnego papieża Franciszka, co myślę, że dla wszystkich uczestników, którzy w tamtym wyjeździe uczestniczyli, było to na pewno wielkim momentem życia. Tak. Bo jednak zobaczenie papieża jest takim niecodziennym widokiem. I każdy też tak po części się na pewno wzruszył, gdy to zobaczył. Co możemy więcej powiedzieć, to przed pandemią pani Basia organizowała nam wyjazdy praktycznie co roku. Byliśmy na przykład w Bułgarii na festiwalu, w Chorwacji. Na Węgrzech. W Macedonii. Niemczech. Mi w pamięci zapadł wyjazd na pewno do Niemiec, gdzie to był mój chyba taki pierwszy wyjazd. Jeden z pierwszych. Tak, bez rodziców i gdzie mogłam trochę poczuć tych takich zespołowych, tak, samodzielności troszkę, tak. Mieliśmy tam okazję być z dziećmi, którzy mają polskie rodziny, ale na stałe mieszkają i na co dzień mieszkają w Niemczech. Pokazali nam trochę ich kultury. No i na pewno zawiązały się znajomości i przyjaźnie, które trwają do dzisiaj.
Więc nie tylko można się nauczyć tańczyć i zobaczyć świat, ale przede wszystkim myślę, co jest najważniejsze w życiu, to znajomości i więzie, które przetrwają na wiele, wiele lat. Jeszcze możemy powiedzieć, że dzięki zespołowi ja zaczęłam grać na skrzypcach i we wrześniu planuję iść do kapeli. Na skrzypcach już gram około 10 lat i właśnie jakby nie zespół, to bym nawet nie zaczęła grać, a jednak poczułam ten klimat, taką fajną atmosferę i to wszystko też zmotywowało mnie do gry na instrumencie. Tak, no i można też poznać trochę siebie przez, przez uczestnictwo w takim zespole, odkryć swoje pasje, o których można byłoby pomyśleć, że nigdy by taka pasja mogła w nas nie zaistnieć, a jednak. A jednak. I jeszcze możemy powiedzieć, że zespół nauczył nas przede wszystkim takiej otwartości do ludzi i też takiego właśnie, jak wcześniej było wspomniane, takiej odwagi i takiego całkiem, takiej samej samodzielności, bo jednak już rodzic z nami nie będzie na różnych wyjazdach, sami musimy sobie przygotować strój na następny dzień, ubrać się, gdzie czasami musieliśmy ubierać się autokarem około 3-4 minuty. Tak, duża zaradność. Tak. Bardzo mogę też stwierdzić, że bardzo dużo mnie nauczyła taki taniec. Na pewno też przeżyciem było, gdzie musieliśmy w tych ciężkich, grubych strojach tańczyć po 30 stopni tak, było lub więcej i się jeszcze przybierać szybko, więc było ciężko momentami, ale myślę, że było warto. I przynajmniej do dzisiaj mamy takie momenty, które wspominamy do dzisiaj. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Wielki, wspaniały koncert jubileuszowy w sobotę 4 września o godzinie 13 w amfiteatrze. I myślę, że wszyscy chętni, którzy będą chcieli zobaczyć sądeczoki, będą mogli do nas tutaj wejść. Wstęp jest wolny, więc zabierajcie swoich bliskich, rodzinki, dzieci i przyjdźcie obejrzeć barwne, rozśpiewane sądeczoki, które śpiewają i tańczą już 40 lat.